Szybka akcja. Plac Grzybowski. Nie ma co tutaj generalnie parkować. Tutaj jest taka miejscówka, bardzo sprytna. Wszędzie jest zakaz parkowania oczywiście. Oczywiście nie ma nigdzie miejsca do parkowania w pobliżu. I tak się zazwyczaj to kończy. Polują, nie? No. Polują. Ale to już drugi, a jak tu przyjechałem, to facet normalnie mówi tak: panie, miałem przed chwilą tu samochód. A tam stał za tym znakiem, nie? Na drodze. Nie są miejsca, oni tu muszą mieć kamery, wiecie, i po prostu cały czas polują, no po prostu. No i to jest właśnie to. Zgadza się. Tak, oni tylko na to czekają, no tak zarabiają, wiecie. No to nie, to nie na tym to nie polega. Zarabiać, tak? Szybciutko, nie? Tak. Ciach, i następna furka. Tak. Ale jak są potrzebni, to tej nigdy nie ma, nie? Oczywiście. Kaskę trzeba szybko zabrać. Kaskę szybko, tak. Musi coś, impreza była, chyba była za dyma, hopie, tu przyjechali po imprezie, albo przyjechali gdzieś 100 metrów dalej się patrzyli. Oni gościowi zabrali. Mafia, normalnie mafia, mówię wam. Mówię wam, mafia. Po prostu jestem przekonany, że oni tylko filują, po prostu czekają kamerę, albo w ogóle stoją gdzieś w pobliżu tutaj i tylko staje auto, to myk. Po prostu mają miejscówkę, są, o, idzie gościu się kłócić. Nie, pomyłka. To nie jego auto. No przed chwilą też gość podjeżdżał tym Porsche, jakim podjechał, wielkim tym Cayenne. Ja mówię od razu, mówię: człowieku, za chwilę nie będziesz miał auta. Mówię, kurwa. Ja bym miał malucha i nawet nie odbierał. A potem wiesz, wywożą 50 km za Warszawę, 1000 za hol i tak dalej. No kurwa, to jest mafia po prostu, człowiek. No i tyle po Mercedesie zostało. Wspomnienie, można powiedzieć. Także pamiętajcie, drogie robaczki, że na Placu Grzybowskim w Warszawie pod Pałacem Kultury nie warto stawiać auta właśnie w tym miejscu, bo tu jest pierwsze miejsce właśnie, gdzie wszyscy stawiają, to tu stawiają oczywiście. Myślą, że to jest kontynuacja bardzo sprytnie, bo tu jest parking, prawda, legalny. Ale tu jest taki znaczek, którego prawie nie widać, prawda, z kąta. Jak widzicie, jeszcze w dodatku zobaczycie, że jest pod kątem tak przekręcony, trochę sprytnie. I w ogóle nie widać, że tu jest koniec parkingu. Więc ludzie myślą, że to dwa miejsca są wolne. Więc tu zostawiają auto, a ten pan sobie tu postawił auto. No bo też w sumie znak. O, właśnie macie kolejny przypadek. Wszyscy tu wjeżdżają, nie ma miejsca, nie ma. No i tutaj są dwa miejsca ekstra, także zobaczymy, czy będą chętni do parkowania. Ale prawda jest taka, że co chwila ktoś tutaj staje w tym właśnie miejscu. A Mercedes pojechał sobie tam. I znowu przyjdzie zdziwiony właściciel za chwilę i powie: kurczę, ukradli.